niebezpieczeństwa związane z kartami zbliżeniowymi albo bezstykowymi, które można rozpoznać poprzez taki znaczek, są trzy. Pierwsze z nich to sytuacja, w której kartę zgubimy albo nam zostanie ukradziona. Przed zastrzeżeniem, zanim zastrzeżemy ją w banku, karta może być użyta wielokrotnie do drobnych zakupów do wysokości 50 zł, 49,99 i no, w ten sposób nas narazić na straty. Inną sytuacją jest sytuacja, w której ktoś przy pomocy odpowiednio przygotowanego urządzenia zbliży się do naszego portfela, do naszej torebki i z bliskiej odległości uda czytnik sklepowy i przechwyci transmisję z tej karty zbliżeniowej i wykorzysta, skopiuje ją na kartę inną, specjalnie przygotowaną i użyje tej karty do zakupu. To jednak można zrobić tylko raz. Trzecia zaś sytuacja jest znacznie trudniejsza. Może nas narazić na znacznie większe straty, a może nie tyle nas pojedynczych, ale przynieść duże korzyści zespołowi dwóch złoczyńców, z których jeden przy pomocy telefonu komórkowego odpowiednio przygotowanego w tłoku udaje czytnik sklepowy, zbiera dane, transmituje te dane do kolegi, który dokonuje transakcji zakupowych w sklepie na takie drobne kwoty przy pomocy telefonu komórkowego, z którego odebrał informacje o konkretnych kartach. Zabezpieczenie się przed niekontrolowanym przez nas odczytem karty zbliżeniowej można dokonać poprzez owinięcie karty w folię aluminiową. To jest tak zwana klatka Faradaya, która przeszkadza w transmisji.